Monika, w czym pomaga Ci joga? Joga właściwie pomaga mi we wszystkim. Ja ją zaczęłam praktykować wiele lat temu, później się na jogę obraziłam i przez wiele lat byłam obrażona na jogę, ale w 2018 roku przyszedł taki moment, kiedy byłam tak rozsypana emocjonalnie, że pomyślałam sobie, że muszę znaleźć coś, dzięki czemu przynajmniej przez kilkanaście minut w mojej głowie zapanuje spokój. I tak naprawdę zaczęłam ćwiczyć jogę z powrotem, nie po to, żeby moje ciało zaczęło się lepiej czuć, tylko żeby zaczęła się lepiej czuć głowa, a ponieważ joga cudownie łączy i jedno i drugie, no to jestem już jej wierna tak od tych kilku lat i w tym momencie naprawdę wiem, że już się nic nie zmieni, bo to jest dla mnie taki rytuał, może nie codziennie, ale staram się to robić przynajmniej co drugi dzień, który traktuję, nie wiem, no może jak mycie zębów to jest złe porównanie, bo jednak zęby myję częściej niż co drugi dzień, ale staram się to robić regularnie, bo po prostu bardzo mi to dobrze robi i bardzo mi to służy. Kiedy ty znajdujesz na to wszystko czas przy czwórce dzieci? Wiesz co, niektóre osoby to mi mówią, żebym tak się już przestała chwalić tą czwórką dzieci, bo moja najstarsza córka ma lat 20, więc jest już takim samodzielnym bytem. Dośmieję się trochę z tego, bo ona w dalszym ciągu ze mną mieszka, więc wszystkie rzeczy związane z praniami, gotowaniami i przygotowywaniem różnych rzeczy dla Karoliny ciągle mnie dotyczą. Natomiast wiesz co, ja dużo rzeczy robię w domu. Tak sobie zorganizowałam życie, żeby robić dużo rzeczy w domu i dużo rzeczy w bardzo bliskiej okolicy domu. Dzieciaki chodzą bardzo blisko do szkoły, więc odchodzą nam przyjazdy, rozjazdy, odwożenia, przywożenia, bo one mogą do tej szkoły iść same. Lubię gotować, więc kwestia obiadów też nie jest jakimś dużym wyzwaniem. I póki co jogę również robię w domu, w tych takich momentach, kiedy po prostu mam chwilę i mogę zająć się sobą. Od jakiegoś czasu do waszej rodziny dołączył najmłodszy synek i właściwie nie miałam okazji ci pogratulować, więc robię to teraz. Tyle czasu się nie widziałyśmy, że widzisz, zdążyłaś tutaj jeszcze powitać na świecie Lucjana. No właśnie, jak odnajdujesz się w tej roli ponownie? Odkąd Lucek skończył 2 lata, mam wrażenie, że po prostu dostaliśmy jakiegoś takiego turbo do ładowania, bo te pierwsze 2 lata na pewno były trudne. My z tatą Lucka nie jesteśmy ze sobą już od momentu, jak ja byłam w ciąży, więc to wymagało bardzo dużej organizacji, bardzo, bardzo dobrej logistyki, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast w tej chwili naprawdę mam takie poczucie, Lucek jest ze stycznia, więc te jego drugie urodziny i ten w ogóle początek tego 2023 roku, ja sobie tak założyłam i faktycznie mogę powiedzieć, mamy kwiecień, więc mogę powiedzieć, że tak jest. Ja sobie założyłam, że to będzie taki rok dla mnie, że ja będę robić naprawdę, dbając o moich najbliższych, dbając o relacje, dbając o przyjaciół, że w tym roku postawię na siebie. I póki co udaje mi się to i póki co ten najmłodszy członek rodziny też mi w tym pomaga, bo naprawdę jest super fajnym chłopakiem, bardzo ogarniętym jak na swój wiek, bardzo samodzielnym, on jest teraz w takim okresie, który ty też pewnie kojarzysz, ma 2 lata z kawałkiem, on chce już wszystko robić sam, chce się ubierać sam, chce jeść sam, chce chodzić po schodach, po prostu jak najwięcej potrzebuje tej swobody i nie chce, żeby mu wchodzić po prostu na to jego podwórko, ale to dla mnie też jest bardzo wygodne, bo ja też zaczynam odzyskiwać po prostu takie poczucie, że okej, to jestem ja, że to bycie mamą to nie jest moja najważniejsza rola, że mogę teraz po prostu więcej czasu poświęcić sobie. Ale będąc w ciąży zdecydowaliście się na rozstanie, to bardzo odważny krok. Odważny, ale konieczny. I na tym zakończę.